Po upadku w ogrodzie Eden człowiek zmaga się z dwoma podstawowymi problemami. Pierwszy dotyczy wieczności, dotyczy tego, jak pojednać się z Bogiem, jak wrócić do bliskości z Bogiem, do przyjaźni, która została zerwana przez już teraz nasz grzech. Drugi problem to jak w tym doczesnym życiu nie poddawać się grzechowi. Ta walka, ona nie dotyczy tylko chrześcijan, była oczywiście znana też w czasach przed Jezusem. W Psalmie 17 Dawid w ten sposób ocenia sam siebie, oczywiście twierdząc, że został wypróbowany przez Boga. W wersecie 3 czytamy: doświadczyłeś serce moje, nawiedziłeś nocą, wypróbowałeś mnie, nic nie znajdując. Złe zamysły nie przekroczą ust moich. Właśnie na ten ostatni werset chciałem zwrócić uwagę. Złe zamysły nie przekroczą ust moich. Dla Dawida tutaj ten, można powiedzieć, punkt kontrolny czy krytyczny walki z grzechem, który w jego umyśle się pojawia, tym punktem kontrolnym, granicznym są jego usta. Gdyby, że nie wyjdzie na zewnątrz to, co on złego pomyśli. Złe zamysły nie przekroczą ust moich. Oczywiście już samo takie postawienie bariery jest dla wielu z nas bardzo trudne. Słyszymy powszechnie wokół siebie, nie tylko niewierzących, ale także chrześcijan, którzy grzeszą słowem, złorzeczą, wyrażają gniew słownie. Oczywiście mówię, każdemu z nas to się zdarza, także i mnie. Część chrześcijan nawet używa brzydkich słów uznawanych za jakieś ordynarne w chwilach gniewu. Także ta bariera od myśli do uzewnętrznienia ich na zewnątrz jest także przekraczana przez wierzących. Jednak Nowy Testament nakłada na nas jeszcze trochę większe wyzwanie. Ten konflikt między złem, które pojawia się w naszym umyśle, a jego jakąś realizacją na zewnątrz, ma u wierzących rozegrać się jeszcze, można powiedzieć, bliżej źródła. Nie tylko mamy się starać, żeby na zewnątrz te złe myśli nie wyszły z naszych ust, czy nie przeszły w nasze czyny, ale musimy zatrzymać te podszepty zła, te złe myśli, złe zamysły dużo wcześniej. W drugim liście do Koryntian, 10 rozdział, werset 5, apostoł Paweł tak opisuje życie wewnętrzne chrześcijanina. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Ta nowa moc, którą mamy jako wierzący, moc Ducha Świętego, ten nowy oręż, którym walczymy, który nie jest cielesny, ma moc nie tylko zewnętrzną, tak jak pisze, ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, czyli takiego odnoszenia zwycięstw w tej przestrzeni walki z naszymi zewnętrznymi wrogami, ale ma też moc do unicestwiania złych zamysłów w naszych sercach, do przesunięcia tej walki, którą Dawid, jej granice pokazał na jak gdyby zewnętrznej powłoce naszego ciała, żeby te złe myśli nie wyszły poza nasze usta, nie wyszły poza nasze czyny, żeby tylko co najwyżej krążyły w naszym umyśle. O tyle chrześcijanie, tutaj słowami apostoła Pawła, są wezwani do zduszenia tych złych myśli w samym zarodku, w samym umyśle. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Konsekwentnie widać nie tylko na tym przykładzie, ale wielu innych, że te normy, wymagania Jezusa, wymagania Nowego Testamentu w odniesieniu do swoich wyznawców są daleko wyższe niż normy Starego Testamentu. Normy Starego Testamentu, prawa mojżeszowego, były jak gdyby tylko przygotowaniem, pokazaniem kierunku, a pełnią Bożego prawa dla ludzi Jemu oddanych jest właśnie
Nowy Testament. I tutaj widzimy, tam Dawid stawiał granice swoich ust, tu mamy już wszelką myśl zmusić do poddania się Chrystusowi. Na swoim przykładzie apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział, 27 werset, tak opisuje to, co w nim podnosi się przeciwko woli Bożej. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. W Biblii Gdańskiej tu jest nawet takie: ale karzę ciało moje i w niewolę podbijam. W interlinearze tutaj mamy jeszcze precyzyjniejsze określenie: ale podbijam me ciało i traktuję jak niewolnika. Tu jest bardzo ciekawa sytuacja. Ona, myślę, że może nam być pomocna w walce z grzechem. Traktuję jak niewolnika. Niewolnik to jest ktoś, komu mogę rozkazywać i on ma wykonywać moje polecenia. Nie ja mam się przejmować jego roszczeniami, zrzędzeniem, narzekaniami, chęciami, planami czy czym tamkolwiek innym, tylko w tej relacji, do której tutaj Biblia się odwołuje, jest rozkaz Pana i posłuszne wykonanie przez niewolnika. I tak apostoł Paweł, siebie za wzór stawiając, pokazuje nam, jak mamy radzić sobie z tymi wszystkimi złymi myślami, które gdzieś tam pomętają się czy rodzą się w naszej głowie. Te wszystkie pragnienia naszego ciała, żądze naszego ciała, my im mamy mówić: stop, dość, nie chcę tego, nie zrobię tego, cisza, koniec. Idę tam i tam, robię to i to, myślę tak i tak. Wręcz jesteśmy tu wzywani do rozkazywania naszym myślom, by to nie te złe myśli nami rządziły, tylko my jako panowie sytuacji, wyposażeni w moc Ducha Świętego, byśmy traktowali je z góry, rozkazując im i wymagając posłuszeństwa. Tak jak napisał w 10 rozdziale 2 listu do Koryntian. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Jeśli niewolnik nie wykonywał polecenia, no to się go zmuszało. Tak samo my mamy postępować z roszczeniami naszego ciała, czyli tego, co nas ciągnie do złego. Wszelkie te myśli, które sprzeciwiają się woli Bożej, mamy traktować ostro i z góry, od razu w samym zarodku, by one nie poczęły w kierunku grzechu. O wiele trudniej zatrzymać jest grzech, kiedy już ciało zaczyna płonąć, kiedy już całe nasze wnętrze zaczyna przeżywać jak gdyby tą pokusę i ta chęć grzechu narasta. Najłatwiejszy moment do zwycięstwa w pokusie to jest właśnie w zarodku. Pojawia się myśl zrobienia czegoś, a ja jako Pan, napełniony mocą Ducha Świętego, mówię nie. Ta myśl jest nie z Boga. Nie chcę tego. Rozkazuję, można powiedzieć, swoim myślom: zatrzymaj się. Nie pójdę w tym kierunku. Koniec. To jest ten moment, kiedy najłatwiej uciec pokusie, bo ona jeszcze nie rozpaliła całego naszego ducha, całego naszego ciała. Jeśli tu będziemy walczyć ze złymi myślami, najpewniej odniesiemy zwycięstwo. Odkładanie tego na później, igranie, pielęgnowanie, bawienie się z tymi złymi myślami, to jest sprowadzanie siebie w miejsce ogromnego ryzyka. To jest kierowanie siebie ku grzechowi. Dlatego postawmy tę barierę dla grzesznych myśli, dla złych myśli. Nie tylko, żeby one nie wyszły poza nasze usta, nie wyszły poza nasze czyny, ale kiedy tylko się pojawią, rozkazujmy im, by odczepiły się od nas. To jest Boży sposób na walkę ze złymi myślami. Mamy je poddać w posłuszeństwo Chrystusowi w samym zarodku, na samym początku ich pojawienia się.